Dzidziuś, człowiek konkretny stanął w obliczu tragedii. Wszystko w twoich rękach, Dzidziuś, na Mokotów biegnij. Warszawskie powstanie walczy, śmierć z kulami tańczy. Tylko jedno jest pytanie, Dzidziuś, czy ci sił wystarczy? Czy jak zawistowski mit, kit, że niby się zerwał, spryt, pomagał im żyć, mit, co do dzisiaj przetrwał? Pryk cierpiał, żeby reszta miała choć iskrę nadziei. A czy ty, Dzidziuś, pozwolisz, żeby ludzie cierpieli? Możesz zażywać kąpieli, leżeć i napełniać kielich, patrzeć jak niewierna żona siedzi w Madziara ramionach. O ironia, Madziar ten to węgierski oficer, który dla powstania przywiózł broń i amunicję. Znów pytania, Dzidziuś, działać czy to olać butlą wina? Podczas gdy porucznik gdzieś w obozie dogorywa, wybrał w kanale skitranie, by istniało przekonanie, że udało mu się, a więc było możliwe zrywanie. Swoje ostatnie zadanie zawistowski wybrał sam. A czy Dzidziuś z newsem ruszy na Mokotów w sprawie dział? Dzidziuś, który tak naprawdę to powstanie w dupie miał, stał w obliczu tragedii. Dzidziuś, na Mokotów biegnij. Czyn odważny, bohaterski, Dzidziuś okazał się męski, jak porucznik zawistowski się poświęcił w sprawie Polski. Lecz czy wnioski zachęcają? Czy wysiłki mają sens? Ci, co się poświęcają, tylko wiedzą, jak to jest.